Jak październik, to tuż pod Olsztyńskim Zamkiem nie mogło zabraknąć jeźdźców, którzy wzięli udział w tradycyjnym hubertusie. Nie zabrakło także innych dodatkowych atrakcji, takich jak choćby mistrzostwa w grillowaniu, czy spotkania z przedstawicielami klubów sportowych. Jedyne, czego w tym dniu zabrakło, to stabilnej aury, która niestety o tej porze roku bywa kapryśna. Jak zwykle staramy się, żeby uzupełnić właściwie cały spektrum zdarzeń, które tutaj są, czyli dla dzieciaków malowanie domków. Mamy te mistrzostwa w grillowaniu, grill. Proszę Państwa, za chwilę będzie jeden z jeźdźców, która jeździ na koniu, zdobywa mistrzostwa Polski, jeżdżąc na koniu, strzela z łuku i ona nam się tu dzisiaj zaprezentuje. No już w tej chwili znowuż liczba zbliża się bardzo wysoko, pewnie pod 100 koni. No nie pogoda, żeby się nie kurzyło, trochę żeśmy pomoczyli, że tak powiem. Mimo dość niesprzyjającej pogody, na błoniach Olsztyńskiego Zamku pojawiła się spora grupa widzów, ale także zaproszonych gości, wśród których m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Śląskiego czy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Bardzo się cieszę, że też imprezy plenerowe cały czas odbywają się i możemy tradycyjne imprezy odwiedzać. No, gmina Olsztyn jest taką areną wielu tego typu przedsięwzięć. Dzisiaj hubertus, podsumowanie sezonu, zamknięcie sezonu jeździeckiego, ale też otwarcie sezonu myśliwskiego jesienno-zimowego. Myślę, że to będzie pomimo tej pogody trochę niesprzyjającej widowiskowa bardzo impreza. Hubertus 2024 był, jak mówił nam gospodarz miasta i gminy Olsztyn, ostatnio zaplanowanych tu letnich imprez plenerowych, ale nie ostatnią w tym roku kalendarzowym. Kończy się sezon, ale imprez letnich. Natomiast przygotowujemy się do uroczystości z okazji 11 listopada. Przygotowujemy się do Mikołaja, szykujemy lodowisko, więc w Olsztynie zawsze coś się będzie działo.